Troszkę mnie ten puder uwiera, ale rozumiem, że tu macie pewnie puder? Większe niewygody niż siedzenie na kosmetykach. Czemu się jakie na kosmetykach? Bo zostało mi 3 minuty do końca tej setki i już chciałem po prostu zacząć. Powiedz mi, Marcinie, czy dla ciebie to jest jakiekolwiek wyzwanie? Z tymi niewygodami to właśnie było podprowadzenie do tego pytania. Bo jednak ludzie w internecie piszą w komentarzach, że ty mogłeś sobie przyjść i wiesz, zarzucać nas tutaj z żartami bez żadnego przygotowania. Cóż, no być może ludzie w internecie mają rację, bo jak można się przygotować na nieprzewidywalne? Przecież ja nie wiem, kto przyjdzie. Uczestnicy i ich tożsamość są przed nami ukrywani do końca. Nigdy nie wiemy, z kim będziemy mieli do czynienia. I myślę, że to jest najfajniejsze w tej roli, którą teraz obsługuję, że nie mam pojęcia, jak będę głosował, kogo będę oceniał, jakie emocje we mnie wzbudzi dany występ, a wcześniej, będąc prowadzącym, miałem całą listę i wiedziałem mnóstwo faktów na temat każdego uczestnika wpuszczanego na scenę i myślę, że ta rola pod tym względem jest zdecydowanie fajniejsza. To na pewno jest jakieś utrudnienie, że nie znasz tych uczestników, ale jednak słyszałem o twoich kolegach i koleżankach, którzy spotykają się z jakimiś ekspertami na chwilę przed nagraniem, żeby wypaść bardziej błyskotliwie. Także widzisz, tu masz łatwiejszy start. Trochę jest tak, że razem z Agnieszką i z Julką tworzycie taką paczkę, która faktycznie no mocno jest oceniana przez widzów, bo też chcemy, żeby to było zabawne, żeby to było z polotem. Ja zawsze mówię o takich sytuacjach, kiedy faktycznie wy musicie rozegrać też między sobą jakąś fajną słowną grę, że to jest taki intelektualny ping-pong. Fajnie się czujesz w tym towarzystwie? Masz z kim odbijać tę piłeczkę? Może jestem jakiś taki nie do końca świadomy oczekiwań i presji, jaką tutaj ludzkość próbuje nałożyć na ten program i moją rolę. Dla mnie to jest program rozrywkowy, który no jest taką kolorową bańką mydlaną, unoszącą się nad rzeczywistością, która umyka w momencie, kiedy kończy się emisja, więc szczerze mówiąc, ja nie przywiązuję jakiejś takiej wielkiej wagi do swojej roli i do tego, jak będę oceniany, jak będę odbierany. Nie nastawiam się na nic, nie robię żadnych założeń, nie wiem, nie piszę sobie żartów, nie umawiamy się z dziewczynami, jak to będziemy rozgrywać. Kiedyś któraś artystka, nie pamiętam już która, ale na pewno ważna i znacząca dla polskiej kultury, śpiewała piosenkę Po prostu bądź i ja staram się tak podchodzić do tego programu. Przychodzę i staram się nim bawić, bo uważam, że jak ja się będę bawił, to i widzowie będą się bawić ze mną. Jeśli podejdę do tego z zbyt ciasną gumką we włosach, czego chyba nigdy nie robię, to wydaje mi się, że to by było przeciwskuteczne dla tego, za co ludzie jakoś tam pozytywnie mnie odbierają, czyli za naturalność w telewizji. A ta naturalność może być łatwo zamordowana, jak zaczniemy sobie tworzyć w głowie za dużo scenariuszy i czuć zbyt wielką wagę naszej roli w tym programie. Zabawa zabawą, ale rozmawiałem przed chwilą z Agnieszką Chylińską, ona mi akurat powiedziała, że właśnie rozrywka oczywiście ma tam swoje miejsce podczas tej pracy, ale jednak dla niej jest bardzo ważne, żeby czuć pewnego rodzaju ciężar w sercu, gdy klika komuś tak, albo gdy komuś mówi nie, bo po prostu bierze za te swoje decyzje potem odpowiedzialność. Jest to dla ciebie taki jednak poważniejszy moment tego programu? I tak i nie, bo znowu, to jest program rozrywkowy, to nie jest... Boisz się, że zostanę, że zadałem trzecie pytanie, trochę inne się starałem, a będziemy w tym samym temacie. No bo takie jest moje podejście, to nie jest walka o złote kalesony, to nie jest program, od którego zależy czyjeś życie, to nie jest program w 100% na poważnie, to nie jest też walka o jakiś dyplom, gdzie srogie, super obiektywne jury ocenia faktycznie czyjeś gołe kompetencje. Też dla tych ludzi to może być jednak poważniejszy temat, wiesz o co chodzi? Ja nie mówię, że to jest niepoważny temat, mówię o tym, że to nie jest program, w którym oceniamy wyłącznie czyjś talent, to jest program, w którym oceniamy to, jaką emocjonalną sytuację uda się człowiekowi na scenie wykreować. I zmierzam do tego, że nie zawsze najzdolniejsi w tym programie zachodzą najdalej. Stąd też ocena jurorów to nie jest ocena wyłącznie talentu, tego, jak ktoś technicznie zatańczył, zaśpiewał, bo to nie jest o tym program. Bardziej bym to przyrównał do takiej jazdy dowolnej na łyżwach. Nie oceniamy tutaj obowiązkowych figur, tylko ogólną impresję, jaką wywiera na nas dany uczestnik. I ktoś może oczywiście czuć się skrzywdzony, stwierdzając, no ale przecież ja zatańczyłem lepiej, albo zaśpiewałem lepiej, a nie przeszedłem dalej. I tak się może zdarzyć, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gronem ludzi super subiektywnych. Filtrujemy to, co widzimy, przez pryzmat tego, co nam się podoba, co my uważamy za fajne, co w nas gdzieś tam rezonuje, pamiętając oczywiście też o tym, że czwartym jurorem jest publiczność i czasami się do nich zwracamy z pytaniem, podobało się Państwu, nie podobało, co o tym sądzicie. Natomiast jak zaczniemy to traktować zbyt serio i zaczniemy się sadzić tutaj na bycie srogimi katonami cudzych karier,
to będzie zupełnie inny program, więc ja nie mówię o tym, żeby traktować uczestników lekceważąco, jasne, tylko żeby nie przeceniać naszej roli jako jurorów. 2024 rok dopiero się zaczął, więc chyba mogę zapytać o takie twoje plany. Jakbyś, co tam się będzie działo teraz niedługo? Ja nie mogę zapytać wprost o niezwykłe stany Prokopa, bo będzie jeszcze osobna konferencja, ale może przemycisz. Przemycam stany Prokopa. Myślę, że to, co się będzie działo dla mnie najważniejszego, no to premiera mojego programu Niezwykłe stany Prokopa, sezon czwarty, który jest rzeczą od początku do końca wymyśloną, zrealizowaną przeze mnie i moją ekipę, więc traktuję to bardzo osobiście. Zwłaszcza, że zainwestowałem też w ten program dużo emocji, bo pojechałem do Stanów szukać pomysłu, przepisu na szczęście. Spotykając się z różnymi bardzo bohaterami, pytam ich o to, jakie puzzle w ich życiu układają się w obrazek pod tytułem Jestem szczęśliwy, co się na to składa. I odpowiedzi są często bardzo zaskakujące i to nie ja jestem w tym programie już głównym bohaterem. Nie na sobie staram się skupiać uwagę, tak jak w poprzednich edycjach, tylko rzucać reflektor na tych, z którymi rozmawiam. I myślę, że to jest pewna nowość, którą widzowie ocenią wkrótce. Czasem trafią na takie powtórki w TVN Style przede wszystkim i nie wiem, czy dobrze podejrzewałem, że wspomniałeś o ekipie. To jest taka rodzinna ekipa? No w zasadzie tak, bo jeżdżę tam z moim bratem, który jest drugim operatorem. Pierwszym operatorem jest bliski mi człowiek ze struktur TVN-u, operator Tomek Borkowski, którego bardzo lubię, bardzo cenię i jest jak drugi brat. No i Tomek Sikora, który jest dźwiękowcem, który też jest częścią tej naszej podróżującej familii. I jak się spędza z kimś półtora miesiąca, śpiąc często w jednym pokoju, w jednym domu, jeżdżąc cały czas jednym samochodem, to nie można inaczej. To trzeba to robić z ludźmi, których się lubi, ceni, szanuje, bo inaczej byśmy się pozagryzali trzeciego dnia. Szczególnie, że często się mówi o tym, że nawet jeżeli chodzi o najbliższych, to te wyjazdy najbardziej weryfikują. Więc na przykład taka praca z bratem to jest dla ciebie super spełnienie marzeń, czy czasem jakieś tam przekleństwo, albo wiesz, inaczej byś potraktował kogoś, kto z kim nie wiążą cię więzy krwi? Wręcz przeciwnie. Myślę, że z moim bratem jesteśmy w takiej relacji, gdzie komunikujemy się bardzo bezpośrednio i często telepatycznie, nie musimy mówić sobie rzeczy wprost, werbalnie, żeby się zrozumieć. Czasami wystarczy spojrzenie albo nawet znaczące milczenie, żeby było wiadomo, o co chodzi. Więc praca z taką osobą, która jest ci bardzo bliska i jest podobnie skonstruowana, jest super komfortem, zwłaszcza, że mój brat ma wiele cech, których mi może trochę brakować. Jest ultra poukładany, bardzo metodyczny, bardzo precyzyjny, pilnuje detali. Ja też oczywiście w tym szaleństwie jestem rozsądny do pewnego stopnia, ale ponieważ moją rolą jest bycie reżyserem, producentem, scenarzystą, prowadzącym, kierowcą, aprowizatorem, make-upistą, mamą, psychologiem, cholera wie czym jeszcze, no to czasami potrzebuję kogoś, kto pomoże mi te wszystkie role poukładać i mój brat jest w tym świetny. No dobrze, z rozmowy o Mam Talent i o programie, którego nazwy nie mogę wymawiać, wyszło jak wyszło. Zapraszamy na jeden i drugi i do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, to był Rafał z Vivy. Powinien teraz powiedzieć Marcin z TVN-u, ale już tak. Nie wyszło.